Jest i tlenik. Ale byk, kruszeczka, nie. Tak. Nie trzeba było długo czekać. 8 minut po nęceniu. Piękny kleń, olbrzymi. Ależ bestia. Coś pięknego. Piękna ryba. Piękna płoć. Mega grzmoto kula. Puszczę ją trochę, tak wiesz. O, branie, branie, jest. Jest. Uła.
Trochę większy jak tamten. Tleń na bułkę. To moja ostatnia kukurydza. Wygląda na to, że weszły klenie z powrotem w stanowisko. Nie wiem, na co mam łowić, ale coś wymyślę. O, jeszcze w wodzie jakieś odpady leżą. Walczymy do końca. Wiem. Powiecie, o nuda, łowi ciągle w tym samym miejscu, przyjechał tutaj trzeci raz, mógłby coś nowego wykombinować. Może i wykombinuję, ale powiem wam, że nieczęsto się zdarza, a przynajmniej mi, że jestem w stanie rozgryźć ryby, przyjeżdżać na ryby i zawsze je łowić. Dzisiaj jest naprawdę fenomenalnie, jeśli chodzi o brania. Mam mnóstwo płotek, miałem już iść dalej, żeby pokazać wam nowe miejsca, ale z drugiej strony po co mam chodzić, jeśli tak naprawdę wszystko jest tutaj. Płotki zaczęły brać świetnie, mam całą siatkę, jest mega zabawa. Mi więcej do szczęścia nie podoba. Nie potrzeba. Jeśli tobie też się to podoba, to zasubskrybuj kanał. Będę wiedział, że warto takie filmiki dalej nagrywać. I dziękuję wam za komentarze, wsparcie i interakcje. Fajna sprawa. Pozdrawiam. Zapraszam na dalsze oglądanie. Przepiękny kleń. Wypuszczamy. Zaczynamy liczonko. Drugi. Przepiękny kleń. Trzeci. Przepiękny kleń. Czwarty. Piąty. No i tutaj mam wiadro, tak naprawdę wiadro płotek, szacuję, że jest ich tutaj około 15 kg, no na pewno 10 lekko. Z kleniami 7, 8. Myślę, że tamte jeszcze uciekły. Można powiedzieć, że pięćdziesiąt ryb ważących około 15 kg. Mega łapanie, mega przygoda. Piękna rzeka, dobrze zanęcone. Mam nadzieję, że mieliście tyle radochy co ja. Dziękuję za kciuki w górę i za subskrypcję. Zauważyłem, że 8 na 10 osób, które ogląda moje filmy, nie subskrybuje kanału. Zróbmy, żeby to był odwrotny stosunek. Zapraszam do kolejnych filmów. A teraz ciekawostka na koniec. Jak przyszedłem rano, miałem miejsce, które było suche.
a teraz jest około 10 cm wyżej, woda się bardzo podniosła, co dla mnie nie jest tutaj taką typową sprawą. Może dlatego właśnie ryby tak się uaktywniły i aż tak brały.